Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj gościem programu W oku cyklonu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kaczmarek. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, proszę nam powiedzieć w skrócie, jaką drogę Pan przeszedł, zanim Pan został agentem? Jak można zostać w ogóle agentem? No naprawdę, tu musiałbym poświęcić dużo czasu, aby to opowiedzieć. Natomiast należy przejść ciężką selekcję, ciężkie szkolenie, spełnić wiele warunków zarówno psychicznych i fizycznych, by móc taką pracę pod przykryciem wykonywać. A zanim Pan pracował w CBA, gdzie Pan pracował? Pracowałem jako funkcjonariusz pod przykryciem w Centralnym Biurze Śledczym. A proszę mi powiedzieć taką rzecz. W momencie, gdy ujawniono Pana wizerunek, Pan mógł pracować dalej w CBA? Oczywiście tak. Kwestie ujawnienia mojego wizerunku dosyć szeroko już wielu mediom opisywałem. W mojej ocenie było to ciche przyzwolenie obecnego szefa CBA, pana Pawła Wojtunika. Mianowicie, kiedy pan Mariusz Kamiński złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z ujawnieniem wizerunku funkcjonariusza CBA, prokuratura dosyć szybko uporała się z tym materiałem i odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie. Wtedy też pan Wojtunik od tej decyzji się nie odwołał, w mojej ocenie dając ciche przyzwolenie mainstreamowym mediom na to, aby ten proces dekonspiracji mojego wizerunku i danych personalnych był pogłębiany. Czyli nie mógł Pan pracować na tak zwanym pierwszym ogniu, ale mógł Pan na przykład, nie wiem, szkolić innych funkcjonariuszy? Tak to oczywiście, mógłbym szkolić młodych adeptów pracy pod przykryciem, ale również mógłbym kontrolować, nadzorować i wspierać pracę innych funkcjonariuszy CBA, którzy właśnie pod przykryciem pracują. I rozumiem, że nikt tego Panu nie zaproponował. Nie zaproponowano mi tego, przeniesiono mnie do innej pracy, pracy biurowej. Myślę, że ta praca jest oczywiście dobrą pracą dla młodych funkcjonariuszy, tak, którzy dopiero wstępują w szeregi CBA. Nie chciano skorzystać z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy. Wtedy też dano mi do zrozumienia, abym opuścił szeregi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Odszedłem, nie widząc tam dla siebie miejsca. Dano Panu do zrozumienia, ale nie tak dosłownie, tylko proponując to stanowisko. Tak Pan to rozumiał? Tak, przenosząc mnie do pracy biurowej, dano mi do zrozumienia, abym opuścił szeregi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A co jest takiego fascynującego w ogóle w pracy agenta? Praca jest bardzo niebezpieczna, ale jednocześnie na pewno fascynująca. To prawda, ta ofensywna metoda pracy operacyjnej, jaką są operacje specjalne, przede wszystkim pozwala na zdobycie niepodważalnego materiału dowodowego. I tym, co jest fascynujące, to jest fakt, że nie ma świętych krów. I włącznie z pospolitymi przestępcami, czy politykami, osobami znanymi z pierwszych stron gazet. Te wszystkie osoby muszą liczyć się z tym, że jeżeli dopuszczają się przestępstwa, muszą spodziewać się również i kary. A jak Pan ocenia pracę CBA w tej chwili pod przywództwem Pana Wojtunika? Oczywiście negatywnie. To właśnie szef CBA swoją postawą i postępowaniem daje pewien przykład funkcjonariuszom, w jaki sposób mają pracować. Dziś ta postawa jest bierna, a funkcjonariusze tak naprawdę nie robią nic. No owszem, może są prowadzone sprawy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ale one zatrzymują się gdzieś tak w połowie, kończąc się na samorządowcach, czy burmistrzach, lub lekarzach. Nie sądzę, aby dziś korupcji w Polsce nie było, szczególnie na najwyższych szczeblach władzy. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, czym się chce Pan zająć? Co jest dla Pana głównym celem? Panie redaktor, zaraz odpowiem na to pytanie, ale jakby kontynuując odpowiedź, tak. No mamy przykład nagrań i rozmów przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gdyby dziś CBA działało ofensywnie, bezkompromisowo, walczyło z korupcją, media nie musiałyby ujawniać tego typu rozmów, a osoby, które dopuszczają się przestępstw, ponosiłyby konsekwencje. Czyli rozumiem, że teraz ja wrócę do tego, co Pan mówi. Czyli rozumiem, że na przykład raport NIK-u z zeszłego roku, który dotyczył spółki Elewar, czy to byłby taki moment, gdzie CBA by wkroczyło? Jest wiele sfer życia publicznego i wiele aspektów, gdzie CBA powinno wykazywać się większą aktywnością. Ustawowo jest zapisane, że ma walczyć z korupcją na najwyższych szczeblach władzy.
Wracając do tego pytania, czym chce się zająć jako poseł parlamentarnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście przede wszystkim chciałbym uzdrowić polskie służby, aby one działały skutecznie, by ich działania nie były w żaden sposób blokowane, a funkcjonariusze pracowali odważnie. Oczywiście jest szereg funkcjonariuszy, którzy chcą działać odważnie, chcą służyć Polsce, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, ryba psuje się od głowy. Postawa kierownictwa tych służb daje pewien przykład i otwiera pewne drzwi, czy daje zielone światło do pracy. Ale usprawnić, czyli co? Reformować. Chociażby ten pomysł, jaki wprowadziła w życie Platforma Obywatelska i zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dla służb mundurowych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Jest to ewidentne krępowanie zarówno policji i pozostałych służb, ponieważ zadaje pytanie, kto będzie chciał narażać swoje życie, kto będzie chciał służyć i kto będzie chciał pracować dla Polski, kiedy te przepisy dla tych ludzi są tak niekorzystne. A czy uważa Pan, że minister Mariusz Kamiński powinien wrócić do CBA? To jest pytanie retoryczne. Został odwołany w sposób niegodny. Były to działania stricte polityczne. Dziś wiemy, że te wszystkie zarzuty, powiem kolokwialnie, były wyssane z palca i dziś Donald Tusk powinien uderzyć się w piersi i przywrócić na stanowisko szefa CBA pana Mariusza Kamińskiego, tym samym odwołując pana Wojtunika. To teraz pytanie niezwiązane z polityką. Co pana jeszcze interesuje oprócz polityki? Oczywiście, moim ogromnym hobby jest windsurfing i gdy tylko są możliwości, gdy pojawia się wiatr i temperatura jest ku temu przychylna, staram się jak najczęściej wykonywać tą swoją pasję i czerpać z tego przyjemność, ale praca dziś w parlamencie nie pozwala, aby móc często z tego korzystać. Koncentruję się na pracy w parlamencie, zarówno wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej, zarówno monitorowanie wszystkich patologii w służbach specjalnych, to stawiam na pierwszym miejscu. Państwo możecie dziś zobaczyć poprzez stronę internetową sejmową. Większość interpelacji, jakie składam, to są sprawy dotyczące funkcjonowania czy to służby kontrwywiadu wojskowego czy policji, ale również wszędzie tam, gdzie dochodzi do nieprawidłowości i łamania prawa, składam zawiadomienia do prokuratury na ręce pana Seremeta. Panie pośle, a jak wygląda pana praca w terenie? Na czym się pan teraz koncentruje? Jestem bardzo aktywny, jeżeli chodzi o województwo świętokrzyskie. Moje podstawowe biuro mieści się w Busku-Zdroju i dziś spotykam się z wieloma słowami obawy ludzi związanymi z miejscami pracy. Jest projekt prywatyzacji uzdrowiska w Busku-Zdroju i kiedy ten projekt wejdzie w życie i Platforma Obywatelska sprywatyzuje to przedsiębiorstwo, kolejne osoby utracą miejsca pracy. Bardzo zaangażowałem się w to, aby tym ludziom pomóc i aby do tej prywatyzacji nie doszło, biorąc pod uwagę, że poczyniono duże inwestycje, aby zmodernizować to uzdrowisko. Ale to jest na takim etapie, że jest jeszcze szansa? Jest to na etapie projektu. Ja również już w tej sprawie złożyłem interpelację i będę przebieg tej prywatyzacji monitorował. Pan też bierze udział, jest pan członkiem tej komisji do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Tak, na jakim etapie się w tej chwili jest komisja? No, jest wiele faktów, wiele wątków, które świadczą o tym, że doszło do wielu nieprawidłowości, zaniedbań ze strony chociażby Biura Ochrony Rządu, gdzie zastępca szefa BOR usłyszał zarzuty karne i został zdymisjonowany ze swojego stanowiska. W świetle doniesień medialnych, gdzie prokuratura stawia kolejne jakby nie zarzuty, ale mówi o nieprawidłowościach ze strony szefa Biura Ochrony Rządu, dziwi mnie fakt, że ten człowiek nadal piastuje swoją funkcję. Gdyby miał chociaż gram honoru oficerskiego, dawno sam podałby się do dymisji i dziwię się również, że jego przełożeni, chociażby minister Cichocki, nie odwoła tego człowieka z tej funkcji.
A w jakich komisjach sejmowych pan zasiada jeszcze? Jestem członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. I tam nad czym pan konkretnie pracuje? Oczywiście dziś czekam na plany modernizacji Centralnego Biura Śledczego. Komenda Główna zapowiedziała, że chce wyłączyć CBŚ ze struktur Komendy Głównej. Ciekaw jestem tych projektów, ciekaw jestem tej propozycji. Nad tym na pewno będę ciężko pracował. A jak pan w ogóle ocenia w Polsce niezależność władzy sądowniczej? Pani redaktor, tu należy się odnieść do sprawy, jaka była prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. I dziwi mnie fakt, że osoby, które piastują najwyższe funkcje władzy sądowniczej, do dziś nie usłyszały zarzutów karnych w świetle właśnie prowadzonej sprawy przez CBA. Sztucznie jest ta sprawa przeciągana, fakty zamiatane są pod dywan, a osoby, które dawno powinny być rozliczone ze swojej niezgodnej z prawem działalności, nadal takich zarzutów nie usłyszały. A jeśli chodzi o reformę służb mundurowych, ostatnie jakieś pana interpelacje, zgłoszenia dotyczyły czego konkretnie? Pani redaktor, w momencie, kiedy pracowaliśmy jako członkowie Komisji Nadzwyczajnej, gdzie procedowaliśmy przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dla służb mundurowych, Platforma Obywatelska pokazała, w jaki sposób pracuje. Walcem rozjechała wszystkie poprawki, jakie były zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak naprawdę, aby przeprowadzić jakiekolwiek reformy, Prawo i Sprawiedliwość musi przejąć władzę w Polsce i wtedy jesteśmy w stanie te wszystkie służby usprawnić i uzdrowić, a ci wszyscy funkcjonariusze, którzy w sposób szczególny, ponadprzeciętny narażają swoje życie dla ojczyzny, będą godnie wynagradzani. A wracając do tych tak zwanych taśm Serafina, myśli pan, że to jest wierzchołek góry lodowej? Myślę, że przy obecnej władzy i postawie Donalda Tuska, tak jak nie było afery hazardowej, tak nie będzie afery taśm PSL-u. To jest oczywiście nie do pomyślenia. Wszystkie te osoby dawno powinny odpowiadać przed sądem i przed prokuraturą. Wszystko w rękach pana Wojtunika. Mam nadzieję, że w końcu wskoczy na odpowiedni tor i zacznie łapówkarzy na najwyższych szczeblach władzy sumiennie rozliczać. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.